Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy Wy. Jest to dodatek, pierwszy oficjalny do Half-Life'a, Opposing Force, w którym to wcielamy się w żołnierza amerykańskiej bodajże piechoty. Tylko tak sobie patrzę, czy wszystko jest to włączane jak trzeba. Zaraz. Dlatego, że co ja tu chciałam? Znaczy sprawdzam, czy wszystko jest jak sobie tutaj lubią. Dobra. Okej, myślę, że możemy zacząć oczywiście na łatwym, jak to zwykle mam w zwyczaju. A jeszcze wracając do samej gry, czyli właśnie na razie podobne wydarzenia, co miały miejsce w jedynce podstawowej części, ale z perspektywy opozycyjnej, to znaczy tak, przeciwnika, ojej, tego nie chcemy. A nie, Gordona naszego kochanego. Jaki nochal. Nie mogę się nawet tu rozglądać za bardzo. Że mu ta fajka z gęby nie wypada tak w ogóle? Yeah, what the hell is that all about? Throwing our asses at this hunk of junk and not even telling us what we're going in for. Do you have a problem, Private? I will give you your orders when we have reached the LZ. You got that, soldier? Sir, yes, sir. Dobra. I don't really give a damn what we're going in for. As long as I can kill me something. Mam nadzieję, że potem nie będzie problemu z obracaniem kamerą. Że tylko teraz mi tak coś skacze. A, nawet nie mogę spojrzeć, co się dzieje. O nie. Lepiej być nie mogło, ale tak często gry się zaczynają. Wow. Tak, na chwilę odzyskałam kontrolę nad postacią i właśnie znowu czarny ekran. Co się stało? Tak. Na szczęście odcinek nie kończy się śmiercią, bo tak wszystko miało być. Dalej mi coś strzela. Shepard, is it? I've read the tag on your uniform. I'm glad to see my life-saving efforts weren't in vain. I can't say the same for him. I'm afraid you have been through a serious accident. Most of your friends didn't make it. I was hoping that you soldiers had come to rescue us, but now it seems we are all in the same situation. Czarny dupie, krótko mówiąc. Perhaps you can go there and radio for help? Spróbujemy, tylko o ile uda mi się tu wszystko ogarnąć, jeśli chodzi o te fikanie dziwne. Kamery, więc na razie robimy cięcie. Okej, jestem i wydaje mi się, że problem udało mi się w miarę ogarnąć, więc
No, naukowcu, ja jeszcze nie z tych strzelających do ciebie, więc możesz się mnie nie obawiać. Nie wiem, dlaczego nie mogłam wam w żaden sposób włączyć napisów. Mam nadzieję, że obejdziemy się bez tego. Mroczna muzyka, jakieś drzwi. Nigdzie nie mamy dostępu obecnie. Żadnej broni. Tu kogoś niosą. Jakiegoś biedaka, który miał o wiele mniej szczęścia niż my. Tu nie wejdziemy. Tam jeszcze może nie zobaczymy. Co jest tutaj? Jakieś książki, zapiski. A tutaj... A no właśnie. No. Komuś się... Ła, nie poszczęściło tak jak nam się poszczęszcza. Nie wiem, czy nam się poszczęszcza, czy nie. These crab creatures have a unique to rozsocz, a nie krab. Don't you think? Te. Baw się z nim patykiem dalej. Powodzenia. Have you ever seen such a magnificent species? These crabs can completely control their host's nervous system. Can you imagine what the next stage of mutation looks like? O, ja nie like? Muszę sobie tego wyobrażać. Przed chwilą tam nawet widzieliśmy, co się z takimi dzieje, robi. Tu nie mogę oczywiście tworzyć. A my nawet wiemy, gdzie ktoś... Tu. Jeszcze nie umie wyjść z tego, ale to nic. Obym ja umiała wyjść, skąd trzeba zwłoki strażnika, ale żadnej broni. Nie podoba mi się, że właśnie jeszcze niczego do walki nie zdobyłam. Gdzieś coś powinno chyba leżeć. A nie wiem. Hello. See, now we have a better chance if we stay together. Mówisz? Tylko, że najlepiej by było, gdybym właśnie zdobyła coś. O. Okay, Shepard, I see you found your power vest. That should keep you safe out there. See, now I've heard rumors that you troops may not actually be here to rescue us. Just don't forget about us out there. Alrighty? Mm-hmm. Okay, I'll let you through now. Warto jest żyć złudzeniami, co facet. Kurde, szkoda mi tych wszystkich z ochrony, medyków, że no, wysłali na nich tutaj amerykańskich żołnierzy. Jest, jest, jeszcze broń! I nie jest to łom, a klucz, klucz, klucz. Dum, dum, dum. Ale fajne lasery, normalnie zaraz jakaś techno-dyskoteka tutaj się zrobi. Wow! Ja nie chcę być w centrum wydarzeń, ale tu chyba można to rozwalić wszystko, jeśli ma się duszę takiego, wiecie, anarchisty. Wybuchy wszędzie tu, aż miło. No i właśnie coś to nam się włączyło. Jakimi rymami, to ja dziś władam. Normalnie czuję się jak jakiś Shakespeare, prawie, dobra. Rąbnęłam roztocza, którego ledwo co dosięgnęłam. No więc brawa dla mnie. Aha, tu nic nie ma. Tak, zamiast latarki wbija nam, jak to się nazywa, noktowizor. No więc w sumie takie urozmaicenia do części pierwsz, a za... Ojej, nie sprawdziłam wszystkiego. Taplaj się w zielonej, fluorescencyjnej mazi. Czy to zdechło? Ale piękne zderzenie w powietrzu. Nie, no jestem z siebie dumna. O, tam możemy kogoś podejrzeć, ale niestety nie wejść. Przemyki do rozwalania. Cholerstwo. No i piękne wydarzenie. Tylko właśnie, ja tu sobie zapiszę i może łyczek kawy. Wiem, ojej, tu? Tu się nie da wejść. A tutaj? Też nie otworzy mi. No proszę, proszę. A tu? Też nie. Kurde, ja już nie kojarzę, gdzie ja tu miałam wejść.
To jest smutne, że mam taką krótką pamięć, jeśli chodzi o to, gdzie i co. Chwila, moment. To musi być o wiele bardziej logiczne, niż mi się wydaje, bo zaraz tamto nie. Z tego coś to się wylało, to też nie, tam nie wejdą. No czyli jedyna droga to wydaje się, że to... O! A teraz się łaskawie drzwi otworzyły, no naprawdę dro? Ze mną takie numery, ja sobie nie pozwalam na coś takiego. A to i tak się dzieje. Ha, śmiesznie. Widać, wszyscy mają dziwne przyjemności z tego, żeby życie a to Gordonowi, a to właśnie naszemu żołnierzowi teraz. Super. Utrudniać. No. Jakoś z trudem mi się tu przeskoczyło, bo jak wiecie, skakanie to... Czy to kuźwa, czy to oryginalna, czy to ta cała wersja, cholera, czy dodatek. Ja skaczę jak po prostu mistrz. Ale dobra, tak, delikatnie, tak sobie można jakoś tu chyba doskoczyć gro. Ja bym chciała tam bardzo, bardzo doskoczyć, chyba że nie mogę, chyba że muszę aż tak się zabawiać i naokoło skakać. I jest, mamy nożyk. I co? Tu na pewno też nie wejdę. A więc... Tam jest tylko apteczka, to nie będę się męczyć, bo i tak nic mi po niej. Skaczemy tu. O, roztocz. Chodź. Tak. Pięknie, szybko nożyk działa, więc... Dobrze jest. O, no to widzę, ale dziadowsko to według mnie wygląda. Wcale mi się nie podoba. Aczkolwiek się przyda, jak będzie ciemno. Co, chłopaki, nie zostawiliście mi żadnej broni. Koledze. Niemiłe to podejście. Takie... Mamusia chyba kogoś tu nie wychowała. Ojojoj! Dobra, dostał jak trzeba. Jeszcze jeden. Dobra, chodź. Taniec z roztoczami. Pięknie. Czyli w swoim żywiole jestem. Na szczęście, jako że to jest dodatek, no to i tak zaczynamy... A może tą drugą broń weźmiemy tu? Jako że to właśnie jest dodatek, to w sumie i tak... Rozpoczynamy od początku. No, hello. Zaraz pan się inteligencją popisze. Ja nie mogę. Ja wiem, sztuczna inteligencja, to nie jest zbyt wysokie. O, niepotrzebnie chyba apteczkę teraz wziąłam. Sobie zostawimy właśnie na potem. A te drzwi oczywiście otwarte, ale z tego się łatwo akurat domyślić. Więc już nic nie widzę. Śmieszny noktowizor nam życie. Ratuje. Oj, to trzeba będzie szybko przebiec. Tak, czy przeskoczyć? Dobra, cierpliwości. Ła, lecimy tutaj do szybu i noktowizor i dalej. To w sumie nie jest jakieś takie bardzo nielogiczne, ale zaraz. Ała. Dobra, mamy już pistolet, tylko zaraz... Nie no, coś ja spieprzyłam zdecydowanie. Nie wiem jak to... Aha, dobra, już wiem. Nie było tematu, jakaś głupawka. Dobra, czyli jak najszybciej pistolet, teraz... Tutaj już mogę dotrzeć i tyk, wyłączamy. Jest, znika złe napięcie i teraz już co? Już teraz to wszędzie fajnie będzie można tutaj działać. I też może nie z tak konkretną bronią na razie, bo po co? Ojej. Zaraz przeciwnicy. Hello. Pierwsze. A drugi jest? A niech sobie chodzi. Co my tam będziemy się z nim męczyć, skoro nie muszą? O, tu cudowności z helikopteru powypadały. O, możemy powiedzieć.
Wilson, we've been cut up pretty bad and orders are coming down to pull out. Repeat, pull out. Apparently they've got other plans for Black Mesa now. If you can make your way through the transit system, you can probably reach the surface where we are pulling out. Tak, oczywiście biedny żołnierz, raptem pewnie go do służby wzięli, 22 lata, tutaj już takich rzeczy od niego wymagają. Och, jakoś mi go w sumie nie szkoda po tym, co całe wojsko robiło Gordonowi w jedynce, jak pięknie życie umilało. No ale tak, to ciekawe, że właśnie w starych grach takie dodatki robili, że ta druga perspektywa. A ja mam troszeczkę problem z graniem osobą, której po prostu nie lubię, bo mi no była po tej drugiej stronie, że tak powiem, w części tej normalnej, ogólnej. Ojej, drabinki, coś co lubię najbardziej. Tak znikł łatwo jak dureń spaść, a w sumie tu może taki zapis inny zrobią. I tak. Teraz, aha, tu jeszcze drabinka, ciekawe, jakoś, dobra, nie ma to jak, przerastające mnie drabinki, aj, nie ze mną te numery, nie wejdziemy pod żaden jęsor, jak je nazwać w zasadzie, ja kiedyś na nie miałam jakąś nazwę, nie wiem, kojarzyły mi się zawsze z jakimiś takimi ulami, które wywieszają wstrętne jęzory. Ale w sumie myślę, że równie dobrze można byłoby je nazwać... zaraz, tu jeszcze jedna drabinka i bym może sobie ją... Nie! Ojej. Tu w sumie chyba nie ma nic ciekawego. Nie wiem, po co ja tutaj... Dobra, nie ma sensu sobie tą głowę zawracać. W sumie równie dobrze można byłoby mówić na nie jakoś, nie wiem, jak jakieś gniazda os, bo są w sumie równie irytujące. Albo, no nie wiem, gniazdowniki. Co myślicie o tej nazwie? Chociaż ktoś się z uroczymi ptakami, które wychowują się w gniazdach, za bardzo kojarzy, więc też nie bardzo pasuje, ale nie wiem. Strach ma mniejsze oczy, gdy się go jakoś tam nazwie, więc ja w grach wszystko, co się da, lubię sobie nazywać. I wiem, że tam jesteś, no właśnie. O, i mamy lepszą broń, a ja i tak będę rzucić amunicję do niej, bo ja tak mam. I ogólnie... Aha, widzę cię. Nie! Mało mnie nie pierdolnęło. Au, nie wiem, czy już nie żyje. Żyje jeszcze! No właśnie, niby lepsza ta broń, a też kurczę, 3 strzały. No to trochę nie na moje nerwy takie rzeczy. Tam. Nie wiem, czy ja bezpiecznie pod tą parą przejdę. Przepraszam, trochę głos mi znowu nie wiedzieć dlaczego siada. Czasem tak jakoś mam. Jak nagrywam i nie wiem od czego to zależy. A masz. Dobra, 2 strzały, chociaż nie podoba mi się, że tak dużo szybko amunicji mi schodzi. Jakoś w tym dodatku. Hehehe, widzę cię. Brzydko język pokazywać. Chociażby miałoby to być do brzydkiego, złego żołnierza, którego ja też nie lubię swoją drogą, no to i tak nie ma na to mojej zgody, bo ja wszystko wyjątkowo personalnie odbieram, traktuję. Dobra, tam są 2. O! To w sumie nawet lepiej od strzelby działa, więc... więc właśnie... Jeszcze nie wiem, jak to... A, tej nie mogę nawet rozwalić, więc nie wiem w sumie, jak ja tu będę działać i czym. Tak na razie to idę z kluczem i zadowolona jestem. O nie, to wstrętny moment jest. Chyba to? Nie. Dobra, to na razie spadło. I teraz musimy zrobić coś dziwnego. Wow!
Dobra, to warto przeczekać, bo jak rozumiem, wszystko będzie się teraz rozwalać. I dobrze byłoby wiedzieć, jak to się będzie rozwalać. Tak, prąd uszkodzonych kabelków jest zły. Bardzo zły. Nie chcemy, by takie coś nas próbowało popieścić. No właśnie, bo jakieś krzesło elektryczne to byłoby za mało. Nie, trzeba zasieknąć całą salę elektryczną. Dobra, udało mi się tu wleźć, ale to jeszcze nie cały sukces, bo... No jasne, że tu nie wejdziemy. Byłaby... O, hello! Miło sobie tak się pogapić, nie? I podnieść zielonego gluta jeszcze, żeby go było mi tu więcej. A co tam? Niech żołnierz tonie. Wow! Udało mi się w ostatniej chwili. To bardzo miły pan, który zniknął. Ciekawy dlaczego. No, tu nic nie zdziałamy. Wstrętny człowiek, naprawdę wstrętny. I będzie go tu jeszcze więcej. No właśnie, trzeba kombinować. Jak z tym wszystkim się uporać teraz? Tak, ja zastanawiam, czy ja pamiętam, jak to się przenosiło, cholera, właśnie, po to był mi zapis. Dobra, czy to jest wybuchająca skrzynka? Tak. No niestety trzeba było trochę amunicji stracić, ale to wyższy cel. Chyba nigdy. Wow! Gdzie jest klucz, klucz, klucz? Albo nóż, może być. Może być nóż, bo jest szybszy i na te małe czorty też działa. Gdzie tu jakiś był? Bo był. Wiem, że był. O, tu skoczył. Znowu mi tak jakoś fiknął niefajnie. O, widzę cię, widzę. Au. Ich tam jest więcej. Ojej. Nie wiem, czy im tym samym coś zrobiłam. Czy je zasięg? A, nawet nie złapało to ich. A, masz? Te w sumie skrzynki chyba możemy porozwalać, tylko nie wiem, czy jest jakiś większy cel. A, jest troszeczkę amunicji. No, tu jeszcze jeden roztocz, który jakiś wyciszony dziwny jest. O, biedaczek. Dobra, trochę się podładujmy. I pobawmy się z dźwignią. To nam się tak przyda. O, już widzę. Zobaczcie, jak się gotuje do startu, aż żeby się na mnie rzucić. To jest aż słodkie. Dobra, teraz tak. Rozumiem? Co jest nie tak? Odmowa dostępu? Nie no, tak. A te drzwi powinny się otworzyć. Nie, to nie działa, czyli... Dobra, oknem nie wyjdę. Zaraz, ja najpierw... No właśnie, źle to trochę przesunęłam, bo tak jak to teraz wygląda, to i tak mi nic nie da. To powinno być bardziej... Jeszcze trochę, o właśnie, w ten sposób. To na pewno nic mi nie da. Ale ja już chyba mniej więcej wiem, jak to powinno być. Znaczy, ja raczej sobie poudaję grzecznie, że wiem, jak to powinno być. No właśnie, co to oznacza dla mnie? Dużo skakania. No, roztoczył. Nie chcesz do mnie zaskoczyć? A, top się w tym czymś. Zaraz, no dobra, jestem tu.
Nie wiem, czy mi się uda. O, w miarę nieźle jest. Auć. Teraz to się ślicznie otwiera. Tak. Chcę to. I że właśnie to dalej jest pod napięciem jakoś głupio. To nie wiem, czy ja mam wrócić i... Nie no, to dalej nie działa. O, to dobra, przynajmniej się podładują, jeśli o życie chodzi. No nie pamiętam, co tutaj gdzie się robiło. A zaraz, może... Tutaj jeszcze coś? Nie. Zaraz, a może... Nie no, zanim sobie życie głupio straciłam, to zaraz spróbuję jeszcze to... No, tutaj też nic nie działa. Te guziczki też nie. Ale właśnie, może w ten sposób. I też nie jestem przekonana co do tego, ale... Zobaczymy, bo może to właśnie jakoś tak ma zadziałać. Tak. No nie, to dalej mnie nie satysfakcjonuje, ale dobra. Zobaczymy, tak. Nie. tak, oj, dobra. Może się uda. Nie. Ale dobra, chyba... No dobrze, dobrze jest, więc robimy tutaj taki inny zapis i na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, mimo że taki wprowadzający bardzo jest, ale to i tak tyle. Trzymajcie się, cześć!